Witam, nazywam się Justyna Szczerba i zapraszam na kolejne zajęcia, spotkanie z książką w bibliotece, Pułtuskiej Bibliotece imienia Joachima Lelewela. Na dzisiaj wybrałam zbiór wierszy Ni pies, ni wydra, czyli o wyrażeniach, które pokazują język. W zbiorze tym znajduje się wiersz pod tytułem Krasnoludek. Tam, gdzie kończy się ogródek, mieszka sobie krasnoludek, który gości prosto z drogi, lubi prosić w niskie progi. Ten, kto poznał krasnoludka, chętnie wpada do ogródka i powiada o tym malcu, że ma wszystko w małym palcu. Na śniadanie je ryż z prosem, potem śpiewa niskim głosem, imponując swoim bliskim, bo głos ma niezwykle niski. Zwiedził wszystkie wielkie miasta, nikt do pięt mu nie dorasta, a gdy z prawdą się rozminie, to mały włos jedynie. Autor zawarł w tym wierszu kilka związków frazeologicznych, kilka idiomów. Pierwsze przysłowie, które zostało wpisane przez autora, jest prosić w niskie progi. Co to oznacza? Prosić w niskie progi. Być może ktoś już się spotkał z takim określeniem. Jeśli nie, to już wyjaśniamy. Prosić w niskie progi to znaczy zapraszać do swojego skromnego domu. Zapraszać do swojego ogniska domowego. Być bardzo gościnnym i chociaż ma się skromnie, zaprasza się gości do siebie. Prosić w niskie progi. To właśnie oznacza takie przysłowie. Prosić w niskie progi. To oznacza gościnność, pomimo tego, że żyje się skromnie. Kolejne przysłowie. Ma wszystko w małym palcu. Że krasnoludek ma wszystko w małym palcu. A hasło brzmi mieć wszystko w małym palcu. Tak jak tutaj krasnoludek. Mały paluszek, mały krasnoludek. I ma wszystko w małym palcu. Co to oznacza? Bardzo często używane przysłowie mieć wszystko w małym palcu oznacza być bardzo mądrym, wiedzieć bardzo dużo o wszystkim, być dobrym w jakiejś dziedzinie, wiedzieć wszystko. Przechodzimy do kolejnego. Do pięt komuś nie dorastać. Do pięt komuś nie dorastać. Cóż to oznacza? Czyli nie dorównywać komuś w czymś. Nie być tak cenionym, nie posiadać pewnych umiejętności w danej dziedzinie. Czyli do pięt komuś nie dorastać. Ostatnie przysłowie, jakie przez autora zostało ukryte w wierszu Krasnoludek, to o mały włos. O mały włos. Bardzo łatwe, króciutkie przysłowie, na pewno używane przez was, przez waszych rodziców. Bardzo łatwe przysłowie, króciusieńkie. O mały włos oznacza, że bardzo niewiele, o bardzo malutko, że odrobinę, że niedużo brakowało, żeby do czegoś doszło, żeby coś stracić, żeby coś się stało. O mały włos. Mam nadzieję, że podobały wam się nasze dzisiejsze zajęcia z wierszem Krasnoludek, wierszem dydaktycznym, który miał nas nauczyć, czym są związki frazeologiczne, czyli utarte w praktyce językowej połączenia dwóch lub więcej wyrazów, które mają pewne znaczenie, pewne określenie na daną
sytuację. Mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam na kolejne zajęcia z naszą półtuską biblioteką. Do zobaczenia.